dzisiejszym filmie Spec Simulatora musimy sobie przetestować oczywiście nowy update i na starcie mega, mega dobra rzecz dla wszystkich, bo Preston jednak to zrobił. Preston przywraca cotygodniowe update'y, od teraz update'y będą znowu co tydzień. Nie wiadomo ile tak będzie, ale no jak widzicie tutaj już jest licznik do kolejnego update'u, mamy to właśnie czarna dziura, jajko, jakby no dzisiaj jest dużo do przetestowania. Ogólnie powiem wam, że ten update nie jest za duży, ale jest kilka naprawdę fajnych rzeczy. No tylko tak jak teraz wiemy, nie będziemy musieli czekać na kolejny update na przykład 3 tygodni, tylko za tydzień znowu dostaniemy, a więc to, że ten update jest troszeczkę mniejszy, no to nic nie zmienia, jakby tak naprawdę ten update jest duży, patrząc na to, że kolejny będzie za tydzień, ale powiem wam, że kurczę, no jakoś tak płynniej to wszystko wygląda, jakby nic mi jeszcze nie zlagowało, powiem wam. A więc może rzeczywiście coś się poprawiło, jakby no będzie trzeba to na pewno trochę dłużej przetestować, jak to działa, ale ciekawie to wygląda. Jakby na razie nie będę klikać tego potato modu, bo nie wiem co mi się stanie z gierką, jakby może mi to trochę zepsuć gierkę, tak mi się wydaje. Zobaczmy w ogóle to exclusive jajka i teraz w ogóle tu jest ten nightmare skill. Tego nightmare skilla będziemy musieli kupić, bo to jest chyba najmocniejszy skill w gierce. On oprócz tego, że no niszczy obiekty, tak jak te wszystkie skille, tu daje wam takie nightmare paliwo, jak na przykład macie te magiczne wiaderka. Chyba nie mam tych magicznych wiaderek, ale coś takiego jest, jakby muszę dokładnie to przeczytać, na pewno będziemy musieli kupić tego skilla. Tu jeszcze mamy w ogóle maszynę i to wam chyba podnosi w ogóle coiny, tylko to jest area surge. I te wszystkie, zobaczcie, że jakby strefy to są teraz chyba surge'owane czy coś takiego i więcej coinów się dostaje. Dobra, jakby w ogóle musimy tutaj te podki użyć wszystkie. Dobra, wszystkie podki po kolei używam, jakie tutaj są, które nam oczywiście będą potrzebne, ale powiem wam, że no nie wiem, czuję różnicę w tych FPS-ach, jakby takie płynniejsze to wszystko się wydaje. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Jakby na pewno musimy sobie teraz jakieś lepsze jajko otworzyć. Może sobie właśnie otwórzmy i powiem wam, że ta strefa fajnie wygląda. Na pewno też dzisiaj może z jedno jajko otworzymy, czy coś takiego. Jak w ogóle te pety wyglądają? No tutaj mamy tego Titanica, on będzie bardzo drogi, bo po pierwsze to jest zupełnie inny Titanic, a po drugie, tu zobaczcie, u góry on może latać. No ciekawie, jakby tutaj jeszcze w ogóle to sobie kupmy, co tutaj nam leci z tego. Aha, takie te, badże z różnymi rzeczami. Dobra, jakby otwórzmy sobie na początku jakieś pety, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I też w ogóle musimy sobie team zmienić trochę. Albo dobra, na razie niech taki zostanie. I teraz kolejna rzecz, jakby jest event właśnie ze zgliczowanymi jakby giftami. Musicie dropić sobie takie jakby rzeczy i tutaj przerabiacie to na gifty. I to jest w ogóle właśnie eventowe. A więc pewnie to będzie wracać co jakiś czas. Dobra, ale otwórzmy sobie nasze pierwsze jajka. Kliknijmy sobie tutaj auto, zobaczmy w ogóle ile tych jajek otworzymy. Tu w ogóle tylko 3 pety są. W ogóle tych petów mniej trochę dodali, bo zazwyczaj jest tak około 100 petów, a teraz tylko 46 petów jest, ale i tak dużo. I tak dużo. To powiem wam, że też coś tak płynniej się otwiera. Ciekawe to jest. Zobaczmy, jakie pety nam wyleciały w sumie. Czy jakieś mocniejsze już nam wyleciały niż te moje? No wyleciały nam mocniejsze. 150 bilionów tutaj taki nam wyleciał. Nie będziemy jakoś długo otwierać, tylko tak, żeby sobie to wszystko odblokować. I też w ogóle zauważyłem jedną rzecz, jakby nie wiem jak te itemki dropią, ale tutaj tego mniej wszystkiego mi leci. Chociaż no tak słabo też to rozwalam wszystko. Nie wiem, powiem wam, że dziwne to wszystko jest. Ciekawe ile rzeczy pobugowane jest w tym update'cie. Miejmy nadzieję, że niedużo. O, tutaj w ogóle jakby coś do dropu. Plus 2 szansa na drop. No dobra, niech będzie coś takiego tutaj mamy. Trzeba wszystko na szybko odblokować, bo ogólnie i tak dużo do przetestowania jest. Jakby może już sobie otwórzmy jedno jajko tak naprawdę. Zobaczymy, co do z tego ciekawego wyleci. Ale jeszcze żaden ten temek mi nie wyleciał do tych jakby zgliczowanych rzeczy. Czy tutaj coś mamy właśnie zgliczowanego? Glitch wpiszmy. No nie, no nic nie mamy. Mamy glittering tylko. A więc jeszcze nic nam nie wyleciało. Dobra, jakby otwórzmy sobie na pewno to jedno jajko. Zobaczymy, co z tego jednego jajka nam wyleci. Musimy wszystko odblokować. Jak to jajko w ogóle wygląda fajnie. No nie, no to jest mega dobry ekskluzyw jajko, szczerze mówiąc. No dobra, ekskluzyw zwykły nam wylecił, ale powiem wam, że to może być jedno z najlepszych ekskluzyw jajek. Pety są ładnie zrobione, podobają mi się jakby kolorki tych petów. Dobra, na pewno więcej tego będziemy otwierać. Ale dobra, widzę, że znowu musimy jakby otworzyć lepsze pety. I tam chyba strefę dalej będzie jakby kolejna maszynka, bo wiem, że ogólnie jeszcze jest jakaś maszynka. Ogólnie powiem wam, że wydaje mi się, czy oni pety z starego Fantasy Worldu przywrócili z, no, Pet Simulatora X, ale chyba przywrócili właśnie takie pety z Pet Simulatora X mi się kojarzą. No ale dobra, nie narzekajmy, i tak się trzeba cieszyć, że wrócili do cotygodniowych update'ów. Nie wiadomo na jak długo, ale ważne, że wrócili. Dobra, zobaczmy, jakie teraz mamy pety. No teraz mamy jakiegoś takiego, który daje 240. No i teraz więcej tych itemków leci. Dobra, czyli to była kwestia tego, że strasznie wolno wszystko po prostu rozwalałem. I tutaj mamy jakby na razie z
skrzynkę z podkami. Dobra, niech tutaj się chwilę na tej strefie to przyfarmi. Zobaczymy, co tam dalej jest, no bo jeszcze mamy do odblokowania. No trochę mamy stref i na końcu oczywiście będzie jeszcze portal hakera. Dobra, powiem wam, że na ciutkę zostawiłem. Normalnie już bym miał jakieś lagi w Pet Simulatorze, a teraz zero lagów, powiem wam. Kompletne zero lagów. Jakby tutaj mamy w ogóle hacker obi. Dobra, tak raz możemy sobie tutaj wejść, zobaczyć, jak to działa. Raczej tu nie będzie dobrych itemków i może powiem wam jedną rzecz. No, wywaliłem się, ale tutaj możliwe, że będzie skrzynka rebirthu 5 tak naprawdę. Ciekawy jestem, jak to w ogóle działa. Oj, ciężko tutaj wejść w ogóle. Nie, mam nadzieję, że to jest taki obi dla noobków i tu nie będzie trzeba rozwiązywać jakichś zagadek hakerskich. No, dla takich nienubków jak ja. Tu jest napisane, że trzeba ukryć się przed Titanic Police Catem. Czyli to jest coś takiego jak Squid Game? Takie, nie wiem, czerwone, zielone? Jak ten Police Cat na przykład odwróci się, to on laserem strzela czy coś? No nie wiem, ciężko powiedzieć. Jakby tam jest ukryty ten Titanic. O, patrzy się. Jakby nie wiem, co się stanie, jak się na mnie spojrzy. Dobra, ukrył się znowu ten Titanic Police Cat. Tutaj, oj, dobra, jakby postójmy sobie tutaj, no i zobaczcie, jakby obraca się ten Titanic. Niemożliwe, że mnie uwali, jak się na mnie spojrzy czy coś, ciężko mi powiedzieć. Dobra, jakby tam już widzę koniec. Poczekaj, jeszcze jakby na spokojnie, przejdźmy to. Dobra, i mamy tą nagrodę. No jakby słabo tu leci, nic tu nie ma dobrego. Jakby no, kolejne obi, które będzie bezużyteczne i nikt z tego nie będzie korzystać, jeżeli nie dodadzą razy 15. Dobra, mniejsza w to obi, jakby dzisiaj będę wyjątkowo mało narzekać, jako że update'y co tydzień wyrazem. I tu w ogóle dobry jakby upgrade. Mamy plus 5% do levelowania ultimate'ów. Jakby znowu musimy sobie odblokować. Dobra, już mamy 190 strefę, już końcówka nam została. Ale dalej nie mam ani... A nie, dobra, mam jeden itemek. Mamy tutaj rare coś takiego i to daje nam 5 punktów. Potrzebujemy aż 500 punktów, żeby jednego gifta zrobić. No to jest na pewno coś ciekawego, powiem wam, te gifty. To jest coś, że ludzie rzeczywiście będą mieć chociaż chwilę co robić. A jak wiemy, nie będziecie musieli długo czekać, bo za tydzień kolejny update będzie. Dobra, jakby w ogóle tutaj te może charged jajka też odpalmy sobie, żebyśmy trochę większego laka mieli. Znowu tak chwilkę sobie wydropmy coś ciekawego tutaj. Dobra, jeszcze raz otwórzmy i powinnam styknąć. Dobra, i tyle, mniejsza. Już dalej nic nie potrzebujemy. Jakiego teraz peta mamy? 521 bilionów. Wydaje mi się, że pety z ostatniego jajka będą mieć tryliony. Wchodzimy już na tryliony. Jakby nie wiem, po jakim czasie w starym pet symulatorze zaczęły się tryliony, ale no w tym już wchodzimy na tryliony i w ogóle jeszcze tam do tej strefy nie dobijemy, a już sobie odblokowywuję to. Dobra, już mamy 191 i możemy już odblokować 192. Jak to tu wygląda? Czy jeszcze będziemy w ogóle mieć jakieś maszynki? Wydaje mi się, że jeszcze jedna powinna być. W ogóle tu jest Shiny Relikt. Jakby dawno tych reliktów w ogóle nie zbierałem. Musimy któregoś razu wszystkie pozbierać sobie. Tu mamy taką strefę teraz. Tutaj w ogóle na bok można pojechać sobie. Czy w ogóle tu można... Nie, dobra, nie można. Myślałem, że można sobie tak przeskoczyć do kolejnych mapek. Kurczę, znowu musimy się cofnąć. Znowu się robi ciężko. Jakby ogólnie też na pewno na ostatniej strefie będziemy Titanikiem musieli sobie latającym posprawdzać. I w ogóle tu też jest dziwne. Jakby 212 jajek jest? Czemu 212 jajek jest? Skoro stref chyba 100 jest tylko. Tu w ogóle jakie dominusy fajne zgliczowane. Te jajka też jakoś tak dziwnie się otwierają. Czemu tak mało jajek mi się otwiera? Oni coś chyba pozmieniali, żeby mniejsze lagi było. Jakby na ekranie po prostu mniej jajek wam się otwiera, otwiera wam się 90 pewnie normalnie. No, mamy 782 biliony. Może dojdziemy do tryliona dzisiaj. Tu mamy tę skrzynkę zgliczowaną. Jakby, czy w ogóle uda nam się ją rozwalić. Dobra, jakoś się uda. Zobaczymy, czy coś dobrego poleci. Przy okazji kolejną mapę możemy sobie odblokować. No, powiem wam, że wcale nie tak łatwo ją rozwalić, ale to dlatego, że jeszcze nie mam najlepszych petów. Dobra, i skrzynka pada, zobaczmy, co jeszcze tu nam wyleci z tego. No, słabo, giga słabo. Dobra, mamy 198 i widzę tam czarną dziurę, tą właśnie, o której wam mówiłem, że ją dodadzą. Dobra, już tutaj odblokowałem sobie wszystko i teraz mamy wreszcie ostatnią mapę. I tutaj mamy upgrade jeszcze na gemy, plus 2% gemów. No i jak to tu wygląda? No, wygląda na to, że chyba The Void dostaniemy tutaj, z tego co widzę. Co tu jest w ogóle napisane? World 3 coming soon. Raczej w przyszłym update'cie nie dostaniemy Worldu 3, tak mi się wydaje. Ale zobaczymy. Jakby no tu na pewno możemy sobie oczywiście Titanikiem polecieć. Tutaj sobie przestańmy to rozwalać i klikimy na tego Titanika i zobaczmy, czy tutaj da się wlecieć. No, możemy tu wlecieć. Czy tutaj coś za tym jest? Ciężko powiedzieć, w ogóle możemy tak daleko wylecieć tam. Na pewno będziemy to wszystko testować. Jakby tutaj, no, fajnie to wygląda, powiem wam. Dobra, jeszcze zróbmy to tak. Tutaj sobie klikniemy i pootwierajmy to jajko tutaj. I tu mamy w ogóle takiego peta. Też mamy Black Hole Angelusa. Dziwne te pety w ogóle, powiem wam, są. Ale spróbujmy wydorobić jakiegoś najlepszego. Dobra, chwilę się to otwiera i powiem wam, że dalej lagów nie mam. Dalej nie mam lagów. Naprawdę postarali się nad tą optymalizacją, a nawet nie odpalałem po Titanomadu.
Jakby, jeżeli chodzi o te zgliczowane rzeczy, no teraz trochę więcej nam tego wyleciało. Jeden Epic, jeden Rare i Basic'i nam wyleciał. Jakby te gifty, powiem wam, że łatwo się będzie robić tak naprawdę, czyli to będzie dobry zarobek. Jakby to mi cały czas dropi, już mamy 80 punktów. Ciekawe to jest, powiem wam. Jakby no na razie nic nie możemy sobie skraftować. Ciekawe, czy w ogóle jakieś nowe itemki też dodali. Chyba nie za bardzo, ale no ważne, że dodali ten update. Jakby teraz jeszcze ciutkę sobie otworzyłem i teraz taki pet nam w ogóle wydropił. Void Alien. Jeszcze w ogóle żadna czarna dziura chyba nam nie wylecia, nawet w zwykłej wersji. Jak ten pet najlepszy się nazywa? Nam wyleciał ten. Ten ani jeden nam nie wyleciał. To jest jakiś black hole. No ani jeden nam nie wyleciał, czyli tego peta będzie ciężko wydropić. Jakby pójdźmy na ostatnią strefę i zobaczmy w ogóle ten potato mod. Zobaczmy, co się stanie. Powiem wam, że nie wygląda to źle. Jakby nie wiem, czy mi się odpalił już ten potato mod. Ale powiem wam, że cały czas mógłbym tak grać tak naprawdę. Jakby widać, że sporo jakby różnych tekstur znikło. Tutaj takie jakby obrysy macie różne. No nie, no powiem wam, że teraz to jest luks. Teraz to jest luks. Mam nadzieję, że jeszcze wywalać nie będzie, jakby jak sobie odpalimy z powrotem. A nie, tu jest napisane, że musimy z gierki wyjść, żeby to zobaczyć. Dobra, czyli ten potato mod się jeszcze nam nie odpalił tak naprawdę. Dobra, to przetestujemy to w kolejnym filmie. Sprawdźcie sobie ten, który wam się wyświetla i do następnego.